Pokój i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 30 września. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus przekazuje swoim uczniom naukę pokory. Zna ich myśli i wie o tym, że oni często porównują siebie i uważają siebie, że są lepsi od pozostałych. Pan Jezus bierze dziecko, stawia naprzeciwko nich i mówi: ktokolwiek przyjąłby to dziecko w imię moje, to mnie przyjmuje. A nawet więcej, przyjmuje tego, który mnie posłał, przyjmuje Wszechmogącego Boga. A więc Wszechmogący Bóg obecny w małym dziecku. Pan Jezus uczy nas, że nie potrzeba być kimś wyjątkowym, kimś wielkim, żeby mieć przystęp właśnie do Niego. I druga lekcja pokory w dzisiejszej Ewangelii to wtedy, kiedy apostołowie przychodzą do Jezusa i mówią: Panie, widzieliśmy kogoś, kto mocą Twojego imienia wyrzucał złe duchy i zabroniliśmy mu tego, bo nie chodzi z nami. Jezus powiedział: nie zabraniajcie mu, przestańcie. Ktoś, kto nie jest przeciwko Wam, jest z Wami. A więc nie trzeba mieć specjalnego certyfikatu, specjalnego hologramu, żeby iść za Panem Jezusem. Dostęp do Jezusa jest nielimitowany. Dostęp do Pana Jezusa jest w całości dostępny dla każdego człowieka. Myślę, kochani, że porównywanie siebie z innymi nie jest do końca sprawiedliwe. Na przykład uczeń bogatych rodziców po zajęciach w szkole wraca do domu i ma cały czas na to, żeby kontynuować edukację czy żeby odpocząć. Natomiast często zdarza się, że w rodzinach biednych uczeń, kiedy wraca, ma kolejne jakieś obowiązki albo nawet nie ma warunków do tego, żeby mógł się normalnie skoncentrować. Czasem musi podejmować jakąś pracę, sam sobie organizować życie. I dlatego porównywanie siebie nawzajem między nami nie do końca jest sprawiedliwe. A więc, kochani, aby przyjść do Pana Jezusa, nie musisz być wcale wielki, nie musisz mieć żadnych certyfikatów. Po prostu możesz przyjść do Niego i otworzyć przed Nim swoje serce. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.